Kiedy czytam Pismo Święte, to Pismo Święte zaczyna czytać moje życie. Zaczynam się w nim przeglądać i patrzeć, czy ja należę do Boga, czy należę do świata. Czy chodzę Jego drogami, czy drogami świata. Oto dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Bóg zapewnia mnie o swojej obecności, że mnie nie zostawi, że będzie ze mną. Ale mówi, co zrobić, żeby ta obecność Jego była. Mówi, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, to ja będę. Czy ja chodzę drogami Bożymi? Gdybym zawsze chodził drogami Bożymi, to bym nie musiał się spowiadać, a ja się spowiadam. Chodzę i mówię, Panie Boże, znów to nie były Twoje drogi. Choć w każdej modlitwie, Ojcze nasz, modlę się, bądź wola Twoja, a nie moja. Znów to nie była Twoja wola. Żeby się święciło Twoje imię, a nie moje. Znów się święciło moje. By było to Twoje królestwo, a nie moje. Niestety zacząłem budować swoje królestwo, w którym nie ma Boga. I dzisiejszy psalm nazywa błogosławionymi, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Dzisiaj wszyscy sobie zadajemy pytanie, skąd ta wojna? Bo są ludzie, którzy nie chodzą drogami Bożymi. Stworzyli swoje drogi. Przeklęte, bo bez Boga. Kiedy nie ma na tych drogach Boga, to one są destrukcyjne dla wszystkich. One niszczą wszystkich. Począwszy od tych, którzy nimi chodzą. A ja mam mieć logikę Bożą. Mam mieć logikę Ewangelii. Dlatego ja się w niej przyglądam dzisiaj. Muszę wam się przyznać, nie jestem w stanie żyć całą Ewangelią, całym Pismem Świętym. Staram się żyć tym fragmentem, który Kościół dzisiaj mi daje i stawia przede mną. Ten fragment jest czytany we wszystkich kościołach na świecie obrządku łacińskiego. Czytał rano i papież ten fragment, i w Berlinie, i w Stanach Zjednoczonych, i Eskimosi też go czytali dzisiaj. Jeśli będę chodził drogami Bożymi, tam będzie Bóg. Jak chodzić tymi drogami? Jak nie zejść z tych dróg? Otóż trzeba się pytać, Panie Jezu, czy moje życie się Tobie podoba? Ciągle, kiedy muszę dokonywać jakichkolwiek wyborów, w ciągu dnia, rano i wieczorem, pytać się, Panie Jezu, czy to, co mówię, podoba Ci się? Czy to, co czynię, jest Twoje, czy tylko moje? Czy to, co myślę, jest ewangeliczne czy światowe? Zobaczcie, Jezus wysyłając swoich uczniów mówi, gdziekolwiek wejdziecie, do jakiegokolwiek domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi. Czy ja jestem człowiekiem, który roznosi pokój, gdziekolwiek przybędzie? Bo jeśli nie pokój, to co? Jeśli niepokój, to co? Pan Bóg mówi, przebaczajcie wszystkim. To jest także dzisiejsza Ewangelia. Kochajcie nawet tych, którzy wam zło czynią. Ona jest bardzo radykalna. Ewangelia czasem jest bardzo bolesna dla mnie, bo mój sposób myślenia jest zupełnie inny. Ale to nie są drogi Boże.
To są drogi wtedy moje. I ja nie jestem wtedy w Kościele. Ja tworzę swój Kościół. Ewangelia jest bardzo radykalna. Ale kiedy wam tak będzie trudno, kiedy przyjdzie jakieś zniechęcenie, to popatrzcie na kwiaty. One uczą nas bardzo prostej teologii. Zobaczcie, kwiaty są beztroskie w obdarzaniu pięknem. One są po prostu piękne. One kwitną dla każdego. Ale to nie tylko, że kwitną. Zobaczcie, że kwiaty są dobre na każdą okazję życia. Kiedy się człowiek rodzi, bardzo potrzebne są kwiaty, żeby dać mamie, ojcu, dziadkom. Kiedy umiera, pierwsze, o czym myślimy, jak idziemy na pogrzeb żegnać, o kwiatach. Kiedy trzeba kogoś przeprosić, kwiaty są najlepsze. Kiedy człowiek jest zakochany, naręcze kwiatów daje. One są dobre na każdą okazję. I ja, jako chrześcijanin, muszę być dobry w każdej okazji życia. Także podczas wojny. I jeszcze jest jedna tajemnica kwiatów. One są piękne, kiedy nikt na nie nie patrzy. Jak je zostawicie w domu i wyjdziecie, to one nadal są piękne. Być pięknym, kiedy nikt mnie nie widzi. W małych rzeczach. I obdarzać tym pięknem innych. I jeszcze jedno. One zawsze kwitną ku górze. Ku Bogu. Jak wam będzie tak trudno w tych chwilach wojny, która oby nie dosięgła waszych tutaj terenów. Ale kiedy też uchodźcy przychodzą do waszych domów i będzie tak ciężko, postawcie kwiaty. I bądźcie jak oni. Beztroscy w obdarzaniu pięknym. Bądźcie piękni dla każdego, bo jak w dzisiejszej Ewangelii jest powiedziane, słońce wschodzi nad dobrymi, nad złymi. Taki jest Pan Bóg i ja Go muszę naśladować. To jest logika Ewangelii. Bo jeśli zejdziecie z dróg Ewangelii, to będziecie zło złem zwyciężać. A kiedy chcecie być w środku Ewangelii, to zło się tylko dobrem zwycięża. Choć to nie jest moja logika, ale jest Boża. Ona zawsze zwycięża. Bądźcie piękni i beztroscy w obdarzeniu pokojem i pięknem, jak kwiaty. Amen.